Dzisiaj prowadzę zajęcia w Mińsko-Mazowieckim. Uczę młodych adeptów kickboxingu. Ja po prostu muszę im zaimponować nie swoimi sukcesami, czy nie wiem, z pewnością fizyczną nawet. Muszę im zaimponować swoją fachowością, odpowiedzialnością, dbałością o nich. W miarę możliwości trenuję zawodowiec. Ja trenuję co dzień, staram się, dlatego że jestem ciągle artystą sztuk walki. Byłem gwiazdą sztuk walki. Gwiazdą, która w owym czasie była na ustach wszystkich. Wystarczy powiedzieć Marek, wszyscy wiedzieli, że jest Marek Piotrowski. Bo ja byłem Marek zawsze, nigdy byłem Mark. Ja byłem Marek Piotrowski. I to każdy powiedział w środowisku Marek, wiedział, że to chodziło o mnie. Byłem straszliwie ambitny, byłem straszny, no miałem pasję, miałem głód, miałem ten głód był coraz większy, im więcej jadłem, tym więcej chciałem i to była taka siła, która mnie nakręcała. Nigdy nie miałem predyspozycji takich motorycznych, jeśli chodzi o elastyczność. Można powiedzieć, że ja w ogóle nie mam predyspozycji, jeśli chodzi o ja nie mam talentu sportowego, można powiedzieć. To się wydaje może śmieszne dla ludzi, ale taka jest prawda. Nie byłem nigdy szybki specjalnie, nie byłem nigdy elastyczny, nigdy nie byłem silny. Są tacy, którzy po prostu chcą być wielcy. Ale wielkość przeze mnie rozumiana. Ja chciałem być wielki. Ja nigdy nie uważałem się za sportowca, dlatego że ja byłem artystą sztuk wojennych, artystą sztuk walki. Kiedy byłem w 8 klasie podstawówki, mama zdecydowała się całą trójkę, ponieważ mam jeszcze dwóch braci, zapisać na zajęcia jiu-jitsu. Moja droga, jeśli chodzi o rozwój w sztukach walki, ona ewoluowała. Początkowo zająłem się na poważnie karate. Karate Kyokushinkai. Taki moment bardzo ważny dla mnie chyba i przełomowy, jeśli chodzi o moje zaangażowanie się w tę działalność, to była taka pierwsza młodzieńcza miłość. Ta osoba powiedziała po prostu nie, że ja nie wzbudzałem aż takiego entuzjazmu w jej uczucia, jaki ona zbudzała w moich. I możecie teraz śmiać do młodzieńcza, ale to każdy wiek ma jakby swoje wyzwania i swoje bóle i swoje radości. Dla mnie to było coś, co łamało mi serce. I ja po prostu cierpiałem wtedy. I jakby, żeby temu cierpieniu jakby ulżyć, musiałem znaleźć sobie oazę, która była dla mnie jakimś tam odpoczynkiem. I tą oazą była sala treningowa, bo tą oazą było jakby udowodnienie sobie, zagłuszenie z jednej strony tego młodzieńczego zawodu, a z drugiej strony jakby uznanie jakieś, dla tego, co ja robię w oczach innych. I ja to znajdowałem, dlatego że zacząłem wtedy bardzo intensywnie trenować, dzień w dzień. Rozciągałem się codziennie, z bólami budziłem się w nocy. Przez aktywność ćwiczenia elementów sztuk walki człowiek
doskonali samego siebie, doskonali własną osobowość, jakby przełamuje pewne granice i to wtedy jest sztuka. Człowiek wychodząc czy do walki w ringu, czy do walki na macie, czy do walki z własnymi ograniczeniami podczas biegu, czy na worku, musi zaakceptować ból, zmęczenie, cierpienie, niewygodę, nieciekawą sytuację zdrowotną. Musi to zaakceptować po to, żeby dalej robić to. I to jest w tym momencie, człowiek musi jakby unicestwić swoje ego. Innego wyjścia nie ma, bo to jest ego, to jest to, co odczuwamy wtedy, kiedy jest na niewygodnie, kiedy czegoś chcemy dla siebie, czy szukamy komfortu. A sztuki walki są bezkompromisowe. One zadają ci pytanie, ile możesz, ile wytrzymasz. I podczas walki zadawane ci jest to pytanie przez każdy przyjęty cios od przeciwnika. Czy jeszcze możesz, czy jeszcze boli cię? Są takie niekiedy drwiący uśmiech losu, czy wytrzymasz to? Takie pytania, które zadają ci te... to musisz odpowiedzieć, jak bardzo drogie ci jest to, co w tej chwili robisz, jak wiele możesz wytrzymać, ile jesteś w stanie poświęcić, żeby stoczyć jeszcze jedną rundę, czy jeszcze przetrwać dłużej, bo nie może to być dla samych pieniędzy w sporcie zawodowym, na przykład dlatego, że jeśli to odwrócimy i będzie odwrotnie, czy będzie życiu człowieka słała najważniejsze rzeczy, pieniądze. W momentach krytycznych, kiedy będzie cię bolało, kiedy będziesz miał uczucie zmęczenia i niechęci, gdzie się wszystko zostawić. Jeśli myślisz sobie tej dumy wojownika, dumy, która wynika z faktu, że dla szacunku dla siebie, dla pracy, którą włożysz, bo praca, którą wkładasz, uświęca ciebie jako człowieka. I jeśli tego nie masz w sobie, to rzucisz rękawice, czy rzucisz to wszystko i pójdziesz sobie do szatni, no bo masz po prostu tego serdecznie dość. Karate Kyokushinkai, zacząłem 13 walk, wygrywając wszystko. Jeśli chodzi o mój rozwój, przejście mojej z karate do kickboxingu, to można powiedzieć, że to było jakieś płynne przejście. Był po prostu taki moment, kiedy ja dowiedziałem się o tym, że ekipa polska wystartuje najprawdopodobniej w 1987 roku w Mistrzostwach Świata w Monachium. To był organizowany z wielką pompą. Ja po prostu chciałem tam być. Ja powiedziałem, póki ja tam jadę. Spytano mnie, jakie są moje plany i moje nadzieje w związku z wyjazdem do Monachium. Ja powiedziałem, że mnie interesuje tylko to mistrza świata. I to było takie odebrane troszkę z takim wzruszeniem ramion, że ktoś tak śmiało się opowiadał o swoich planach, pragnieniach. Ja jako pewnik mówiłem, że ja będę mistrzem świata. I to było takie dziwne. A dla mnie to było normalne, bo ja po prostu widziałem, jak bardzo to chcę i nie bałem się odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywała. I okazało się, że ja zdobyłem ten tytuł. Jeśli chodzi o tytuł mistrza świata, to w sumie się dowiedziałem o tym, że będę mistrzem świata chyba jesienią 86. Rok później byłem mistrzem świata. Musisz być zawodnikiem dumnym i godnym. I to jest coś takiego zupełnie takiego atawistycznego. Może ta konfrontacja jest bardzo brutalna. Tam jest, mogą ci złamać szczękę, mogą ci wybić zęby, może stracić oko, może zostać sparaliżowany, możesz ponieść śmierć. Bo to jest
To jest możliwe, to jest zliczane w sztuki walki. Wiadomym jest, że jak jest to był człowiek mistrzostwa świata amatorów, to jak jest następne wyzwanie mistrzostwa świata zawodowców. W pewnym czasie już miałem w kieszeni zaproszenie od pewnego człowieka, który miał pomysł na rozwój mojej kariery w Stanach. I pojechałem i wtedy pamiętam w ostatnim wywiadzie udzielonym dziennikarzowi polskiemu przed wyjazdem do Stanów powiedziałem, że ja będę mistrzem świata zawodowców. On spytał, nie boi się takich deklaracji? Powiedziałem mu, ja wiem, jak bardzo tego chcę. Ja wiem, jak bardzo tego chcę. I ja wiedziałem, że będę mistrzem świata zawodowców. Wiedziałem po prostu, że będę. Po prostu wiedziałem, że to jest mój tytuł, tylko ktoś innego jeszcze ma. Wyleciałem z Warszawy 18 sierpnia 1988 roku. 4 listopada, rok później, byłem już mistrzem świata zawodowców. To była najbardziej szalona droga. Ja po prostu po kolei, według z rankingu, z listy rankingowym po kolei brałem przeciwników, i którzy byli dostępni. W drodze z tytułu mistrza świata pokonałem Lowella Nasha, pokonałem Neila Singletona, pokonałem Larry'ego McFadena. To byli bardzo solidni zawodnicy, może nie gwiazda, ale solidni bardzo zawodowcy. I pokonałem gwiazdę, której przez magazyny sztuk walki ukazujące się w Stanach Zjednoczonych uważany był za zawodnika nie do zatrzymania w tym czasie przez nikogo. Ricka Rufusa, takie bożyszcze Ameryki, amerykańskich sztuk walki w pewnym czasie. No i po Rufusie od razu bez żadnego odpoczynku i przystoju wziąłem Wilsona. Gwiazdę naprawdę dużego formatu. Rufus Wilson. To były dwa ciężkie pojedynki na pełnym wymiarze rundowym, czyli jeden trwał 10 rund, drugi trwał 12 rund. I te pojedynki jednocześnie pokazały ich klasę, ponieważ oni górowali nade mną techniką, górowali doświadczeniem, górowali takim obyciem, ale ja miałem więcej ognia. Ten ogień, który miałem w sobie, była ta technika, nie mogła go, te wartości, które oni prezentowali sobą, były mimo wszystko zbyt małe. Do życia potrzebne są i zwycięstwa, i porażki, i jedno, i drugie. Dlatego, że porażki też cię czegoś uczą, dają ci doświadczenie. Dzięki porażkom wiesz o tym, czym jest zwycięstwo. Ja uważam, że człowiek, kiedy pada, wstań i walcz. Wstań i walcz. Nigdy się nie poddawaj, bo to, co masz w danym momencie, to zależne całe twoje jestestwo, to, kim jesteś, to twoje człowieczeństwo, bo człowiek jest stworzony po to, żeby wygrywał, żeby zwyciężał, żeby pokonywał, żeby doświadczał i uczył się. Tak jest jego przesłanie.
po tym okresie prosperity takim, kiedy ja byłem chubiony marzy gwiazdą, która sobie w pełni zasłużyła na swój status, uważam. Przyszło przełknięcie gorzkiej pigułki. Doszło do rewanżowego pojedynku z Rufusem, który przegrałem z Kretesem. Przegrałem przez knockout w drugiej rundzie. Można było długo rozmawiać o tym, czemu tak się stało. Stało się, bo lepszy wygrał. Dostałem szansę walki o tytuł mistrza świata w innej federacji, w innym regulaminie walki, kto puszczający także kopnięcia na niski, kopnięcia na uda, tak zwany low kick, z Robą Kamanem. Przegrałem walkę z Robą Kamanem, przegrałem ją z Kretesem, przegrałem z gwiazdą sztuk walki, z kimś wybitnym, z kimś wybitniejszym niż Rufus, może wybitniejszym niż Wilson. Z kimś, kto był gwiazdą na całym świecie. Był bohaterem w Japonii, był gwiazdą występów w Europie. Był po prostu wielki. I w momencie, kiedy przegrywasz drugi raz, wydaje się, że jesteś na tak zwanym losing side, czyli na stronie, która już należy do tych zawodników, którzy odchodzą, którzy znikają powoli z areny walki, ponieważ zaczynają przegrywać. W kickboxingu stoczyłem 46 walk, przegrałem dwie walki z tego, zdobyłem 9 tytułów mistrza świata, tytuł mistrza Stanów Zjednoczonych, tytuł mistrza Ameryki Północnej. Ponieważ ciężko było mi otrzymać odpowiednie propozycje i walki w kickboxingu, zacząłem boksować. Boks był dla mnie sportem, który miał pomóc mi w osiągnięciu wyższego poziomu w kickboxingu. Zdecydowałem się na zmianę atmosfery wokół siebie, zmianę klimatu, wyjechałem na Florydę. Wyjechałem tam z ówczesną swoją dziewczyną, Iwoną. To był burzliwy związek, który nie skończył się dobrze. Było później małżeństwo, był rozwód, było dziecko, które się okazało później, że nie jest moje. I to był bardzo trudny moment dla mnie, okres dla mnie. W tym czasie zaczęły pojawiać się problemy zdrowotne. Zacząłem przestawać wierzyć w siebie, bo jako człowiek, który da radę z tego wszystkiego wyjść. Zaczęła się ta czarna noc niepowodzeń i nie wiedziałem, jak to przerwać. Chciałem walczyć jak najmocniej. Im bardziej chciałem, tym mniej mogłem. I wszystko mi się wymykało z rąk. Jedynym wyborem, jaki masz, to możesz ciągle walczyć, nie? I ja w tej piosence stracone trzeba walczyć z prawem i wyszerbić miecz, lecz czysto mieć sumienie. Ostatnią walkę bokserską stoczyłem w 1996 roku w Niemczech, w grudniu tego roku. Razem z tą walką stoczyłem 21 zwycięskich pojedynków na rynku bokserskim, nie przegrywając żadnej. Choroba, która mnie spotkała, do dziś ciężko jest znaleźć po definicję na nią i przeróżne były opinie, które wydawali biegli neurolodzy, mówili o mikrourazach i tak dalej, które były spowodowane czasami otrzymanymi podczas walki. Ja nigdy w to nie uwierzyłem. Kompletnie został zamknięty mój aparat ruchowy. Kompletnie został jakby zatrzymany.
aparat, moja cała motoryka wysiadła. Były dni, kiedy ja chodziłem i chwiałem się, zataczałem się niemalże, może nie aż tak, ale potykałem się. Miałem problemy z mową, nie mogłem wydusić z siebie słowa. I to były dni, kiedy każdego dnia musiałem połykać swoją godność, swoją dumę. Musiałem sobie radzić i zarabiać w inny sposób, ponieważ byłem wtedy w bardzo trudnej kondycji fizycznej. I miałem się różnych zawodów, może prac, które miałem nadzieję zapewnić sobie byt w następnym dniu. Rozłożyłem gazety, rozwoziłem książki telefoniczne. Był okres, kiedy pomagałem w sprzedaży samochodów. Po około 3 lat byłem w taksówkarze na przedmieściach Detroit. Kiedy dowiedziałem się, że nie mam nikogo z rodziny, dziwnie zabrzmi, ale kiedy okazało się, że mój syn, który był największą radością mojego życia wtedy, okazało się, że nie jest mój. To był dzwonek na ostatnie okrążenie i to był dzwonek na to, żeby być tu, żeby przyjechać do Polski. Uczę tych moich adeptów, ale ciągle gdzieś jest ten powiew przeszłości. Mam ciągle pasję doskonalenia się w tym. To jest moja droga, może droga szalona, może zwariowana, może niezrozumiała dla innych, ale ja powiem szczerze, że niespecjalnie zależy mi na tym, żebym był rozumiany przez ludzi, żebym był żałą. Bo ja wiem, że człowiek, który tego nie dotknął, nie poczuł, a na pewno człowiek, który nie poczuł pasji, to nie zrozumie i należy oczekiwać, że zrozumie to. Chciałbym założyć te rękawice jeszcze kiedyś, nie mówię o występie oficjalnym w ringu, pójść na walkę treningową z partnerem, żebym mógł poczuć, nie wiem, poczuć tą energię, poczuć jak unikam cię z przeciwnika, jak sam je zadaję. I zwycięstwa i porażki uczyniły mnie tym, kim jestem dziś. A cenię sobie to. Cenię sobie to, kim jestem, bo wydaje mi się, bo to jest... ...że sztuki walki mnie doprowadzą. To nie jest koniec mojej drogi. Nie walczę, dopóty jestem człowiekiem. Thank you.